Paneja została założona w połowie XIV wieku, bardzo szybko się rozwijała i na przełomie XVII i XVIII wieku liczyła około miliona mieszkańców, czyli tyle, ile ówczesny Londyn i Paryż razem wzięte. W wyniku najazdu Birmańczyków w 1767 roku miasto zostało zrujnowane. Opuszczone przez mieszkańców powoli zarastało dżunglą. Jesteśmy przy ruinach świątyni buddyjskiej Wat Chai Watanaram. Wchodzi ona w skład parku historycznego Ayutthaya. Została wybudowana w 1630 roku w stylu khmerskim. Centralny prąg świątyni ma 35 metrów wysokości. Wokół niego rozmieszczono 8 czedi. Zewnętrznej ściany stało 120 posągów Buddy, prawdopodobnie pomalowanych na czarno i złoto. Świątynia została zniszczona przez Birmańczyków w 1767 roku i później służyła jako źródło materiałów budowlanych. Ta dewastacja trwała aż do utworzenia parku historycznego Ayutthaya w 1982 roku. Chai Watanaram była świątynią królewską, w której królowie odprawiali ceremonie religijne. Tutaj też kremowano członków rodziny królewskiej. Mniej więcej w połowie wysokości prangu znajdują się wejścia, do których prowadzą strome schody. Vihan Mongkon Bopit. Vihan to rodzaj budowli sakralnej, w której jest sala modlitewna i posągi Buddy. Wewnątrz znajduje się 12,5-metrowy posąg Buddy, wykonany z brązu w 1538 roku. Jest on jednym z nielicznych posągów, który przetrwał najazd armii birmańskiej. A to wizerunki Buddy, które wierni oklejają złotymi płatkami, co jest popularnym aktem gromadzenia zasług. Niedaleko Vihanu znajdują się pozostałości świątyni Prasisanpet, wybudowanej pod koniec XIV wieku. Była ona częścią kompleksu Pałacu Królewskiego i odbywały się w niej ceremonie religijne z udziałem króla. Trzy wysokie czedi były przeznaczone na prochy monarchów. Zostały wybudowane w klasycznym cejlońskim stylu. Pozostałości sali Chomtong, w której mnisi studiowali nauki buddyjskie, jej wysokie mury i dwa rzędy filarów nadal stoją. W świątyni znajdował się 16-metrowy posąg stojącego Buddy pokryty 350 kg złota. Zostało ono zrabowane po zdobyciu Ayutthayi przez Birmańczyków. Na terenie świątyni nie przebywali mnisi, gdyż rodzina królewska traktowała ją jako prywatne miejsce modłów i uroczystości.